Dzień dobry pani, proszę pani. Karol Borowiecki z tej strony się kłania. Proszę pani, ja miałem ziemię obiecaną. Już jedną sekundę, ja zapytam. Słucham? Tak, słucham. Halo? Tak, słucham, Karol Borowiecki, cały czas. Iwona z tej strony, słucham pana. A, na pani tak ci włączyła, tak, rozumiem. Tak. Proszę pani, Karol Borowiecki z tej strony, ja miałem ziemię obiecaną i jak do tej pory czekam i nic. Jak to ziemię obiecaną? U państwa. I myśmy się zobowiązali dostarczyć? No, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak mój przyjaciel Morris tak mi mówił. Ja z Łodzi dzwonię. Ja nie bardzo rozumiem. Pan dzwoni do księciarni. No, zgadza się. I ja bym miała do Łodzi panu dostarczyć ziemię? Zgadza się. Nie, z kolegami, wie pani, fabrykę tu założyliśmy. To jest jakaś chyba pomyłka. Bardzo pana przepraszam, ale to chyba nie do mnie i nie w tej sprawie. Halo, księciarnia? Tak? Proszę pani, Karol Borowiecki z tej strony się kłania. Ja miałem u was ziemię obiecaną. Jaką ziemię? Miałem ziemię obiecaną i co teraz? I co ja teraz mam zrobić, proszę pani? Tyle pieniędzy w to włożyliśmy. Razem z moim kolegą Morrisem. Morris mi zostawił, proszę pani, informację, że u was jest ta ziemia. Proszę pana, może pan zadzwonić po 16? Halo? Tak, słucham. Kwiaciarnia? Mhm. Karol Borowiecki z tej strony się kłania. Proszę pani, ja miałem ziemię obiecaną u państwa. Jakąś szczególną, czy zwykłą w woreczkach? Taką zwykłą. Zwykła jest. No ale miałem obiecaną, a do tej pory jej nie ma. To znaczy my mieliśmy ją panu dostarczyć? No tak mi się wydaje. Tak przynajmniej mówi mój przyjaciel Moritz. To musi pan chyba przyjść z przyjacielem do mnie jeszcze raz i uzgodnimy to szczegółowo. Halo? Tak, słucham. Dzień dobry, dzień witam dobry panią. Czy ja się dodzwoniłem do kwiaciarni? Nie, proszę panią, proszę pana. Chce pan numer do kwiaciarni? Bardzo proszę. 614. Halo? Halo, słucham. Kwiaciarnia? Tak. Karol Borowiecki z tej strony. Proszę pani, ziemię miałem obiecaną. Czekam parę godzin i nie ma. Przykro mi, nie rozumiem, przez kogo pan miał obiecaną tę ziemię? Kwiaciarnia? Tak. Karol Borowiecki z tej strony. Proszę pani, ziemię miałem obiecaną. Czekam już parę godzin, a ziemi nie ma, no. Przepraszam bardzo, jak to my mamy panu dostarczyć? Z Łodzi dzwonię. Borowiecki Karol, na fabryce sam zostałem. Moritz mi zostawił informację, że ziemia jest obiecana u państwa, a ziemi nie ma. No, no, i co, fabryka stanie? Ziemia? Ziemia. Proszę pana, ale pan dzwoni z Łodzi. Dzwoni pan do Warszawy, do kwiaciarni. Czy pan myśli? Proszę pani, oczywiście, że myślę. Czy pani sądzi, że ja bym kierował fabryką, gdybym ja nie myślał? Myślę, że pan kierował tą fabryką. Proszę pani, a to wszystko własnymi rękami żeśmy zrobili. Ja i Morris. Cała fabryka. I teraz to ma runąć, bo wy nie wywiązujecie się ze swoich zobowiązań? A przepraszam, to jaki pan numer dzwoni? Przepraszam na sekundę. Przepraszam, ale zakaszlałem się. A co? To jest pomyłka. Tak myślę. To ja przepraszam. Proszę.